czego Pan Jezus poradził wszystkim wątpiącym. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Drodzy bracia i siostry, tajemnicę zmartwychwstania rozważamy dzisiaj w kontekście drugiej rocznicy katastrofy smoleńskiej, która jeszcze raz stawia przed nami pytania, dlaczego, w jaki sposób. Przypominamy sobie tych wszystkich, z którymi na różny sposób byliśmy związani. Dzisiejsze zgromadzenie eucharystyczne, a później zgromadzenie naukowe poświęcone jest świętej pamięci biskupowi Tadeuszowi Płockiemu. Tylko Ewangelia, ta właśnie czytana w Kościele, może nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Tylko Chrystus może nam wyjaśnić także to tragiczne wydarzenie. Ten, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Pytamy więc nie o to, w jaki sposób się to stało. Szukanie odpowiedzi na tak postawione pytanie pozostawmy mechanikom, specjalistom od latania, może politykom. Nam zależy bardziej na człowieku, aniżeli na maszynie. Co do tych, którzy zginęli, wystarczy odpowiedź, którą dał nam Jezus, mówiąc Marcie, siostrze Łazarza: brat twój zmartwychwstanie. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście świętujemy i wspominamy pamięć naszego nieodżałowanego profesora przede wszystkim, a także generała i biskupa Tadeusza Płockiego. Pamiętamy o tych, którzy zginęli razem z nim w Smoleńsku 2 lata temu. Dzisiaj, jak wspominał ksiądz arcybiskup, obchodzimy także 2. rocznicę uroczystego pogrzebu biskupa Płockiego wraz z jego współpracownikiem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Wspomnienie z seminarium, byłem jego wychowawcą i nauczycielem, a potem pewna data nas w sposób dziwny złączyła, 1982 rok, jego święcenia kapłańskie, za 2 tygodnie moje święcenia biskupie. Później urząd biskupi i możliwość przyglądania się z dumą, jak uczeń równy stopniem
kościelnym radzi sobie świetnie, w wojsku, na poligonach i wszędzie, gdzie służba tego wymagała. Znamy go doskonale, jego humor, ogromny dynamizm, odpowiedzialność, ale chciałbym tutaj podkreślić jedno, rodzinność. W tych wszystkich zajęciach starał się być bardzo bliski swoich najbliższych.